Siemanko, witajcie na kanale CBD Tester. Dzisiaj odcinek naprawdę bardzo mocny, hipermocny bym go nawet nazwał, bo dzisiaj będziemy testować mocną część shotów konopnych od Kana Shopu. Naprawdę bardzo polecam te shoty. Zaraz przejdziemy do stestowania. Nie wszystkie je jeszcze testowałem, a więc naprawdę sam na to naprawdę bardzo czekam. Sami też mnie pytacie właśnie, jak one smakują, czy to rzeczywiście działa, z czym to można łączyć i tak dalej. Jedna część filmu już została zrobiona, możecie zobaczyć o tutaj. No i dzisiaj przejdziemy właśnie do omówienia tych mocnych shotów. Naprawdę są mega, nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Odlecieć tak, odlecieć daleko za lasem, górami, rzeką, odlecieć i mieć wszystko gdzie. Tak jak wspomniałem przed chwilą, już kilka odcinków o shotach konopnych zrobiłem na tym kanale, bodajże 3. Ogólnie o tych shotach, o mikro, moim tripie na jednym z tych shotów, kiedy chodziłem sobie po lesie i sprawdzałem, jak ten shot na mnie działa, oraz ostatnio zrobiłem też odcinek z tym, jak zrobić drink alkoholowo-konopny właśnie z użyciem shotów konopnych i alkoholu. Bardzo fajna, ciekawa sprawa, także jeżeli tego jeszcze nie widzieliście, no to naprawdę zachęcam do zobaczenia tego odcinka. No i dzisiaj przejdziemy do mocnej części tych shotów. Naprawdę posiadają bardzo dużo fitosubstancji, fitoskładników. Te małe buteleczki 100 ml mają, ale naprawdę mocno działają. Pokażę wam dzisiaj, co to jest. Spróbujemy sobie każdego z nich dzisiaj. No i powiem wam, jak ja się tak naprawdę po nich czuję, bo testuję już te shoty generalnie od 2 miesięcy. No i naprawdę są rewelacyjne. Dla mnie najlepsze na rynku, dlatego też wam je dzisiaj tutaj polecam. Od teraz na hasło CBD Tester macie nie minus 5, nie minus 10, a minus 15% na wszystkie produkty, szoty konopne od właśnie Kana Shopu. Wejdźcie na kanashop.eu i wykorzystajcie kod. Wracamy dalej do omawiania. Okej, powiem teraz, co dzisiaj mamy. A mamy Lemon Haze. Taka oto buteleczka, to jest buteleczka Lemon Haze'a. Ona ma 400 mg fitoskładników. To jest właśnie od Cannabis Boys Hemp Shot. Suplement diety o smaku cytrynowym z dodatkiem oleju konopnego zawierający 400 mg naturalnych fitoskładników, flawonoidów, terpenów na porcję. Powstały olej z nasion konopi włóknistych zawiera pełne spektrum naturalne występujących w konopiach włóknistych fitoskładników. Zalecana porcja w ciągu dnia do spożycia to 5 ml dziennie, zawiera 1150 mg oleju konopnego z pełnym spektrum fitoskładników, 64 mg witaminy C oraz 5 g sproszkowanych liści melisy. Czyli mamy tutaj także melisę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. I do tego naprawdę warto się zalecać, naprawdę warto tego przestrzegać. Kolejny shot konopny to Hemp Shot Purple Haze. Wygląda o tak. No, buteleczki są bardzo podobne, różnią się kolorami to i ramkami, jak widzicie. No i oczywiście nazwą i zawartością fitoskładników. I tutaj mamy, no, informację o tym, że tu jest właśnie 440 mg naturalnych fitoskładników. Tutaj również jest zawarta melisa, witamina C również. Jest to smak lawendowy z dodatkiem oleju konopnego. Także tutaj mamy Purple Haze o smaku lawendy. Kolejny. OG Kusz. 480 mg. O, taka buteleczka. Suplement diety o smaku litchi z dodatkiem oleju konopnego. 480 mg fitoskładników. Również wszędzie, w każdym z nich jest porcja, która jest zalecana w ciągu danego dnia, to jest 5 ml. Kolejna butelka to jest Candy Jack. 520 mg fitoskładników. I to jest suplement diety o smaku wiśniowym z dodatkiem oleju konopnego, tak jak w każdym innym. O, taka buteleczka. No i ostatni olejek to jest Amnesia Haze. Amnesia Haze, już wypiłem takich buteleczek chyba z dwie.
Także naprawdę wiem, jak to działa i jest to właśnie z dodatkiem miętowym. To mogliście też zobaczyć w jednym z ostatnich odcinków, czy też pierwszym odcinku. To właśnie amnezję tam próbowałem. No to otwieramy Lemon Haze'a. Bardzo łatwo się otwiera. Też tutaj warto to sobie mocniej otworzyć, żeby widzieć, co nam się naszym oczom ukazuje. To jest miarka. Miarka, ona jest dzielona na 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml i 10. Wiadomo, zalecane jest 5. No, czasem pewnie się zdarzy, że ktoś poleje sobie więcej. No, i ja zawsze też wstrząsnę taką butelkę przed użyciem. Wydaje mi się, że tak chyba należy robić. Czy zapach jest rzeczywiście cytrynowy? No powiem wam, że jest. Czuć. Czuć tego lemona. Ja sobie tu naleję tak z 2 ml, bo muszę spróbować z każdego. Także z 2 ml sobie naleję. Powiem wam, jak smak. No a jak wypiję 5 po 2 ml, no to i tak już będzie dwa razy więcej. Także no. Mega cytrusowy. Ach, ale fajny. No. Mega cytrusowy. Jak widzicie, kolor taki jaśniutki. Jest naprawdę spoko. Ja już chyba próbowałem Lemon Haze, już chyba też piłem, ale chyba wy nie widzieliście tego w odcinku. Po prostu ja testowałem na co dzień i powiem wam, że naprawdę spoko. Zaraz przejdziemy do amnezji. Też wam powiem, kiedy amnezję używałem. No a teraz przejdźmy do kolejnego shota, którego jeszcze nie próbowałem, Purple Haze. Tak mi pachnie czymś, coś mi to przypomina. Kolor podobny. Również 2,5 ml mi się tutaj teraz wlało. No, ale w smaku rzeczywiście ta lawenda występuje. Naprawdę za to cenię tą firmę, że jak lawenda, to lawenda, jak cytrus, to cytrus, jak cytryna, to cytryna. No, jak wiśnia, to wiśnia, rzeczywiście te też wiśnie czuć. Naprawdę są bardzo smaczne. Co też mogę więcej powiedzieć? Powiem wam, co zamierzam zrobić. Zamierzam zabrać te szoty konopne na festiwal, na który się niedługo udaję. Myślę, że też zrobię z tego wam relację i pokażę wam, jak takie szoty pomagają bawić się na festiwalu. Naprawdę bardzo ciekawe, na takim festiwalu jeszcze nie byłem, nie będę zdradzał, co to za festiwal, ale niedługo będzie. Także może gdzieś się to gdzieś tam zdradzi na Instagramie. Jeżeli tego nie robicie, no to zasubskrybujcie, czy nie zasubskrybujcie, zaobserwujcie mnie na Instagramie, to może się dowiecie, na jakim festiwalu będę, może się spotkamy i sobie wypijemy. Dobra. I powiem wam, że naprawdę podejrzewam po tych 2 miesiącach testów, że na taki festiwal zabrać taki shot to jest rewelacyjny pomysł. Ja ogólnie za alkoholem tak nie przepadam za bardzo. Teraz ostatnio, jak robiłem ten odcinek alkoholowy z shotem konopnym, to jest coś naprawdę nowego, co spróbowałem i to mi smakowało. To mi smakowało i rzeczywiście drinki wolę bardziej niż, nie wiem, pić tak wódę po prostu i popijać ją sokiem czy co innego. No jeszcze może mojito z rumem, to akurat się też nauczyłem pić trochę też na Jamajce, trochę na festiwalach właśnie reggae, na przykład na Rototom Sound Splash Festival w Hiszpanii, to byłem tam chyba z 5 lat temu, czy w 2015, 6 lat temu, kurczę, ten czas tak szybko leci. I naprawdę jakbym miał takie szoty konopne, to myślę, że ten festiwal wyglądałby też znacznie ciekawiej, chociaż tak był fajny. No ale teraz zobaczymy, jak wezmę te szoty, co się będzie tam dziać. Dobra, kolejny shot to jest tutaj hemp shot właśnie OG Kush. Tutaj trochę niewyraźnie jest to napisane, tak ten niebieski trochę jest niewidoczny na tym zielonym tle, ale jeszcze mam dobry wzrok i widzę. Wstrząsnę najpierw i posmakujemy. Jaki to ma być smak? Litchi. Chyba też litchi jest w jakimś innym szocie konopnym, nie z tych mocniejszych, lecz tych łagodniejszych. Łagodniejsze też bardzo fajnie działają, bo generalnie takie szoty mocniejsze polecam właśnie albo na jakąś zabawę zabrać, albo w ciągu dnia, kiedy macie wolne, kiedy wiecie, że już zostajecie w chacie na przykład, albo że nic nie musicie robić ciężkiego, bo naprawdę mega mocno one luzują na bani, można że tak powiedzieć. I jest dobry, duży relaks po takich shotach.
Także na przykład jak wypijecie za dużo, ja bym no, radził zostać może w domu i przychillować trochę, albo gdzieś się zabawić. Co ja robię. Powiem wam, po jakim czasie taki shot wjeżdża. Około gdzieś tak mówi się 30 minut. Ja zauważyłem po sobie, że tak 30 minut to jest minimum. Gdzieś tak 40-50 to już czuć te lepsze efekty. Teraz do was gadam, widzę tutaj minęło 8 minut, także jakieś pierwsze minimalne można coś już tam zauważać. Jednak poczekajcie, bo to jednak musi się tam przejść przez wszystkie etapy, że tak powiem. I widzicie, to też do siebie ma to, że te wszystkie są właśnie takie białe syropki. Wyglądają jak syrop na kaszę, co już kiedyś wspominałem. No, nie jest zły smak, ale ten... To mi przypomina taki jakby taki cukierkowy taki smak. Trochę właśnie takiego syropu na kaszel bardziej ten. Takie niebieskie cukierki jakieś, ale nie tabletki, tylko cukierki niebieskie, takie miętowe, takie ajsowe, trochę ajsówka, jednak jest to, że jest to litchi. Ja nie wiem, litchi chyba nie jadłem. Ogólnie takiego owocu może jadłem, ale nie pamiętam jak smakuje. Także wierzę, że to smakuje właśnie tak. Tak jak litchi. Dla mnie tak cukierkowo. Ok, kolejny shot. To Candy Jack. Tego również nie próbowałem. I to jest wiśnia, tak? Wiśnia, dokładnie. Ogólnie też wam powiem, że kupony rabatowe, jakbyście chcieli coś takiego zakupić, to macie w opisie filmu, jakbyście zapomnieli, albo po prostu chcieli kiedyś sobie przypomnieć, a nie wiedzielibyście, w którym to filmie było i tak dalej, no to jest w opisie filmu. A już niedługo, naprawdę już niedługo, za kilka tygodni będziecie mogli też to sobie przypomnieć w bardzo, bardzo prostszy sposób. Na razie nie będę wam zdradzał, co to będzie, bo dużo się będzie działo. Wiśnia. Wiśnia solo wjeżdża. Chciałbym teraz wlać z mililitr, bo naprawdę już jest, zaczyna chyba się dziać, chociaż bardzo szybko to idzie. Jest też późna godzina teraz, jak próbuję te szoty. Więc mam nadzieję, że na sen też dobrze na mnie podziałają. A też dałem do testowania kilku osobom te szoty, żeby też nie opierać się tylko i wyłącznie na mojej subiektywnej opinii, to zauważyłem, że rzeczywiście tak jak na mnie to działa, to działa również też na inne osoby. Także sprawdzone info. Wiśnia jak nic. Bardzo podobne do Rose Sherry, tylko mocniejsze. A Rose Sherry to jest taki lekko słabszy, lekko, no mocniej słabszy, bo ma 40 mg z tego co pamiętam. To tak możecie sobie ze spokojem go popijać. Naprawdę pamiętajcie, żeby się stosować do zalecanych dawek. Ok, i teraz przechodzimy do amnezji i powiem wam, że amnezję ostatnio, tak jak mówiłem, wypiłem ostatnio dwie butelki, nie naraz, tylko po prostu w ciągu tych dwóch miesięcy, to ostatnio wziąłem sobie tego szocika na sesję zdjęciową, narzeczeńską i powiem wam, że no, chyba nie zabrałem tej miarki, która tu jest. I wypiłem sobie o tak, także gdzieś mogę podejrzewać, że wypiłem przez przypadek 10-15 ml i powiem wam, że naprawdę bardzo się fajnie po tym czułem przez 2 godziny, także dla mnie spoko. No, powiem wam, że 12 minut, a już czuję, że wjeżdża, także być może jeżeli pijecie te szoty na pusty żołądek, to poczujecie to działanie nieco szybciej. No i też tak generalnie, tak samo jak olejki CBD, na mnie działają zdecydowanie mocniej rano na czczo na przykład, albo gdy już odczekam kilka godzin po zjedzeniu i wtedy sobie wezmę kropelki CBD, to też na mnie właśnie mocniej działają. I tak przypuszczam, że jest podobnie z szotami, jeżeli macie pusty żołądek w miarę, no to szybciej powinno poczuć to działanie się. Jednak myślę, że lepiej coś jednak w ciągu dnia zjeść i dopiero potem pić, niż tak na pusty żołądek całkowicie i potem nic nie dojadać. Albo wypijcie sobie tak właśnie na czczo, ale potem coś zjedźcie lepiej. No i to jest dla mnie ten smak jest najlepszy z tych mocniejszych. O, jeszcze lubię pina colada. Pina colada to jest taki smak trochę właśnie do drinków, to mogliście widzieć w tym odcinku z drinkami. Tutaj jest mięta i ta mięta jest naprawdę bardzo, bardzo pyszna. Pyszna można powiedzieć, bardzo mi smakuje. No. No i kolor wam też pokażę. Również jest taki biały.
Miętka jest naprawdę bardzo dobra. Jeżeli kogoś zawiodłem, że nie piję z każdego po 5 ml, to naprawdę, jeżeli jesteście tutaj już przez jakiś czas na kanale, no to wiecie, że raczej się nie boję testować, ale naprawdę te szoty są tak mocne, że gdybym wypił po 5 ml z każdego tego, to nie wiem, czy bym zasnął, bo miałbym pewnie tyle energii, że pewnie by mnie to bardziej jeszcze rozbudziło. Także jak teraz wypiłem gdzieś z 5, 6, 7 ml, to naprawdę jest optymalna dawka. O tak to ujmę. Także podsumowując, szoty naprawdę mocne. Szoty na Canashopie możecie znaleźć od kilkunastu już nawet złotych do kilkudziesięciu, a w przypadku tych, no to kilkadziesiąt złotych. Jednak według mojej opinii nie jest to na tyle wysoka kwota, żeby nie spróbować tego. Fajnie jest to sobie po prostu spróbować i zobaczyć rzeczywiście, jak to na was działa. Już kilka osób spróbowało, pisało mi, że wykorzystało kod ten, który miałem wcześniej, a wcześniej miałem kod 10%, teraz jak już widzicie i wiecie pewnie, no to mam 15%, także może teraz przyszedł czas na spróbowanie. Nie tylko na te szoty, ale też na inne macie te minus 15%. Super ludzie to robią, znający się na rzeczy, naprawdę na tym, jak robić dobry produkt, który możecie spożywać, także ja polecam jak najbardziej. Jest to jeden z trzech moich... Czekajcie, co ja mam? I jeden z moich czterech ulubionych produktów konopno-CBD, jakie od początku tego kanału próbowałem. Myślę, że nie zawiedziecie się, jak spróbujecie. Ale pamiętajcie o dawkach takich, jak producent zaleca. Po coś to zaleca, żeby tego nie przekraczać. Naprawdę na dłużej wam starczy i też zobaczycie, jak to może w fajny sposób działać. Nic, co w za dużej ilości nie działa dobrze, nie? Ja też tak mówię właśnie, że nawet wodę możecie przedawkować, jeżeli wypijecie za dużo. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam was i do kolejnego odcinka. Bless.